Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii My Summer Car. W tym odcinku wybierzemy się oczywiście na wysypisko. Spróbujemy, mam nadzieję, odebrać tą motorynkę, która nam znikła w poprzednich odcinkach. Dostałem takie informacje oczywiście w komentarzu, także od razu pozdrawiam Bartka. I co? No i jeszcze tutaj prawdopodobnie można gaśnicę wyjąć chyba... O! Prawym przyciskiem myszki, także dobrze wiedzieć. I fajna wiadomość. I jeszcze z tego co słyszałem, można klatkę pomalować chyba, tak? Możemy spróbować zobaczyć, jak to tam będzie działać. Może się tym autkiem wybierzemy. Okej. Okej. Dobra, nie maluję. Nie chce mi się. Dobra. Weźmiemy klucze na wszelki wypadek. Może się zapiszemy na wyścig. Słabe przyspieszanie, no ale to nic. Zajedziemy sobie na ten. Tam gdzie jest wysypisko, weźmiemy sobie tą motorynkę, jakoś tam załadujemy do auta, ale pierwszy raz zrobimy wyścig. Może dostaniemy achievementa. Tak podobno, no 1/4 mili trzeba się po prostu rozpędzić w jak najkrótszym czasie. Z punktu A do punktu B. Także sobie to wypróbujemy. Nigdy nie próbowałem. Ogólnie tak nie będę się ścigał takim wyścigiem tym, że po prostu jakieś tam, nie wiem, okrążenia czy coś takiego, nie, tylko po prostu na 1/4 mili to jeszcze tam, kurde, coś mi odpadło chyba. Okej. Trudno. Dobra. Jak wóz z węglem, ale co na to poradzę, no nic, to takie auto. Ale żeby nie było, że nie jeżdżę swoim autem, nie? Może światełka włączone? Gdzie raczek? Nie. Światła. To auto jest takie, że... Czy na jakiś wybój, czy na coś się najedzie, to ono mi zaraz, kurczę, się rozpada całe. Niby wszystko poskręcane, a jednak coś tam, kurczę, jakaś śrubka zawsze może nie być dokręcona lub nawet nie jest dokręcona. W tym aucie niestety tak jakoś mam dziwnie. Dobra, może ciśniemy. Na razie biegów nie będę zmieniał, sobie tam na tym rzucę. Zobaczymy, nie wiem, jeszcze tam nigdy na tą 1/4 mili tak nie próbowałem sobie tam się ścigać, nie wiem jak to tam jest. Lata, coś dzwoni, nie wiem, ale nie będę wychodził z auta, bo się przestraszę. Bo tam błotników nie ma pewnie już. O, to niezła ta gra jest, naprawdę. To niezłe dymy, co nie? Także piszcie w komentarzach, jak coś ciekawego odkryjecie w tej grze. Myślę, że na jakichś odcinkach na pewno się to pojawi i oczywiście pozdrowię kogoś, kto coś dobrego mi tutaj podrzuci, jakiś pomysł na odcinek.
Ogólnie jest fajnie, to autko jeździ. Że nie jest tak źle z tym autem, naprawdę. Boję się wypaść, bo... Bo jesteśmy już tak naprawdę w dobrym miejscu i trochę szkoda by było kurczę spaść gdzieś tam. Powinni dać troszeczkę lepsze opony, no ja nie wiem, te auto tak przyczepności jakiejś takiej nie ma tak naprawdę dobrej, nie? Hamulce też mogłyby się jakoś polepszyć. Chociaż nie, no. No hamulców to już się nie będę przyczepiał, no hamulce są w porządku. Jak najbardziej ok, hamulce. Jedziemy. Jedziemy. Zobaczymy jak tutaj z tym wyścigiem. No nie wiem, kurczę pieczone. No, no, no. To będzie chyba gdzieś tutaj, po lewej stronie. Z jedyneczki. Tam do tego Czesława mam podjechać. Damy radę. Damy radę, kurczę. To jest 1/4 mili, to będzie uff. Słabo on się, kurde, rozpędza. Czekajcie, czekajcie, bo... Muszę tutaj przyjść do niego i się zapisać, nie? Otwórz mi drzwi, nie tyk. Kurde, on tutaj zawsze jak wyjdzie z auta, to taki dziwaczny jest. Próba czasowa, tak? No dobra, a to jakoś ja muszę się zapisać, czy co? Tu tylko mogę włączyć, wyłączyć, ale... No dobra! Pojadę sobie na tam, na tą linię. Nie wiem, czy to jakoś trzeba aktywować.
Chyba, że to pod sklepem, tam trzeba się zapisać na to, kurde. Teraz się przejedziemy do tego młota tutaj. Może, że on pomyślał, że ja byłem bez samochodu, muszę podjechać. Nie. To trzeba gdzieś indziej się chyba zapisać. Dobrze, zgasłeś, to spoko. O, zaliczyło. Zaliczyło, patrzcie. Czyli tu można rekordy bić swoje. Tylko że mi nie pokazuje, w którym momencie ja mam ruszyć, nie? Rozjebana, rozjebunda. Rozjebunda się zrobiła. Czy tutaj jakaś część leży? To niezły odcinek. To niezły odcinek. Zaraz zobaczymy, co to tam. Ale i tak nie będę mógł zobaczyć, dlatego że to kurde pod spodem jest skrzynia. A, przecież to tak się nie otwiera. Durna maska, tylko z pinkami. Pokaż, co tu się stało. O la la. Jeden tłok wypierdolo. Wywalił się, nie? To drugi. W ogóle wypadły kurwa tłoki wszystkie. To nieźle. To nieźle. Szkoda, bo chciałem po motorynkę chociaż dojechać. Dobra, niech stoi ten złom. Idę po motor. Tutaj chyba będzie motor, co? To niezły złom. Ciekawo, żebym te tłoki zawiózł tam do tego. Już w kolejnym odcinku postaram się, żeby to było gówno naprawione. Chociaż... po prostu wczytam save'a chyba i będzie naprawione tak i tak, nie? Ale nieźle. Szybko można te auto, kurde, pociachać.
że akurat to tutaj w tym miejscu. Co zrobisz? No nic nie zrobisz, kurczę. O, to nie jest źle. Ale w ogóle jakieś takie plamy są. Może to od mojego auta? Nie, to taki asfalt. Co parę metrów takie plamy są. Dobrze, niedaleko tego wysypiska jestem tam. Będę mógł chociaż w ten motor wsiąść, bo kurczę, jak mi się nie uda nawet w ten motor, no to będę zawiedziona. Niech stoi ten złom tam, niech rozkradną go. A spragniony jaki, kurczę, to nieźle. No nic, ale chociaż może będę miał motorynkę. Ona tutaj powinna być, podobno. Kurde, on jest jeszcze coraz bardziej spragniony. Bez kitu. Normalnie jak na pustyni tutaj. Nie wiem, to jest jakiś żart chyba w tej grze. O, jest motorynka. I nawet kanapa jest. Kurczę. Dobrze wiedzieć. Następnym ten. Po prostu jak wczytam save, to już będę miał to, nie? Postaw. Nie no, ja zaraz będę musiał kończyć, dlatego że on jest spragniony jak nie wiem co i zaraz pewnie zginie. Okej. Dobra. I teraz tutaj. Jedziemy do tego złoma naszego, może tam jakieś coś do picia mamy, nie? Zawsze jak jadę gdzieś na wyprawy i super pragnienie jest, bo pustynia się włącza w nocy i w dzień, to nie mam nic. Nie będzie. Założymy się. Jest! Olej! No. Nie ma. Wiedziałem. W tej grze tak zawsze jest, było i będzie. Że jak nie masz nic do picia, to największe pragnienie się włącza, a jak masz pełno tego, to w ogóle się nie zrobi. No. No dobra, no nic, będziemy chyba kończyć ten odcinek, także jak widzicie, moja bryczka jest wspaniała, super. Wrzucasz dwójeczkę, wrzucasz trójeczkę i z trójeczki na jedyneczkę i masz po autku. Od razu możecie skierować auto tam. Jak już wam rozwali wszystko, no i pograne wtedy, nie? Ja postaram się wczytać inny save i mam nadzieję, że będzie ok. Także motorynkę można odebrać, jeśli nam zniknie na wysypisku. Tak samo kanapę. Można to odebrać tam i sobie, kurczę, śmigać. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Oto moja motorynka, moje autko. I słońce. Pozdrawiam was. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Cześć. Na razie. Hej.